Bez wątpienia książki są nieodłącznym elementem uniwersum FNAF. Pierwsza książka została wydana prawie 8 lat temu, czyli minęło od niej sporo czasu. Od tamtej pory wyszło wiele, wiele, ale to wiele książek, gdzie ludzie do tej pory zastanawiają się nad ich kanonicznością. No właśnie, czy książki FNAF są kanoniczne? W tym materiale postaram się wyjaśnić, na czym polega ich kanoniczność. Zapraszam do oglądania. Jeśli miałbym wskazać rzecz, która wywołuje poruszenie w fandomie FNAF, wskazałbym serię książek. A żeby być dokładniejszym, chodzi mi o obecnie wydawane Tales from the Pizzaplex. W Security Breach było czuć, że spora część gry jest wycięta i nie zawiera tego, co powinno w niej być, co spowodowało, że ogromna część fanów nie była usatysfakcjonowana najnowszą grą w serii. Kiedy jednak światło dzienne ujrzały najnowsze książki, czyli wspomniane wcześniej Tales from the Pizzaplex, wydawały się być inne od swoich poprzedniczek. Seria ta jest skupiona na lokacji z gier, czyli Mega Pizzaplexie, jednak jest to FNAF-owa książka, więc powinniśmy to brać z przymrużeniem oka. Tak właśnie każdy myślał do czasu, gdy pojawiło się jedno konkretne opowiadanie, GGY. Jest to opowiadanie, które przykuło uwagę każdego. W tej historii dostaliśmy potwierdzenie, że Gregory, czyli postać, którą gramy w Security Breach, był pacjentem 46, który miał niezwykłe umiejętności manipulatorskie. Potem nadeszło opowiadanie The Mimic. Jeśli jeszcze nie wiecie, Mimic jest endoszkieletem, który naśladuje wszystko, co widzi. I jedną z osób, które obecnie naśladuje, jest William Afton. I to Mimic jest Burntrapem, czego potwierdzenie dostajemy właśnie w książkach Tales from the Pizzaplex. A dokładniej w opowiadaniu Tiger Dog. Był to niezwykły szok dla fanbase'u. Okazało się, że jeden z głównych antagonistów z Security Breach nie jest wskrzeszonym Williamem Aftonem, tylko zabójczym naśladowcą. Nie zdziwiłbym się, gdyby miało to jakieś powiązania z serią slasherów Krzyk, bo wiecie, Ghostface miał innych naśladowców, jednak jednym z pierwszych był Steelmaker, czyli postać grana przez Mafię Lillarda, czyli Williama Aftona w filmie FNAF. To tylko moje chore przemyślenia, nie zwracajcie na to uwagi. Dla mnie były to świetne informacje, ponieważ byłem zmęczony fabułą w stylu Somehow William Afton Returned. No wszystko spoko, tylko teraz rodzi się pytanie, czy te książki są kanoniczne i czy możemy używać ich do pomocy w rozwiązywaniu lore gier. Jeśli potrzebujecie mojej odpowiedzi, tak. Jednak jeśli jest to prawdą, rozumiem, dlaczego MadPad czy też FNAF są niezdecydowani na to, czy mają w to wierzyć. Wytłumaczę wam to. Przed Tales from the Pizzaplex były oczywiście podobne książki, czyli Fazbear Fries. Również były to książki, w których znajdowały się trzy opowiadania, które miały dziać się w świecie Five Nights at Freddy's. Tutaj przydałoby się zastanowić, czy chodzi faktycznie o świat Five Nights at Freddy's, co by od razu było związane z grami, czy też chodzi o uniwersum. Jak obecnie wiemy, trylogia Srebrnych Oczy dzieje się w swoim zupełnie innym świecie, by opowiedzieć swoją własną historię. Jednak gdy wychodziły Fazbear Fries, zaznaczane było to, że książki są w innych zakątkach kanonu FNAF. Co to znaczy? Musimy spojrzeć na to, jak Scott w przeszłości zdefiniował kanon. Nazywał książki Silver Eyes kanonicznymi, jednak w tym samym czasie zaznaczał również, że jest to inny timeline. Osobiście uważam, że trylogia Srebrnych Oczu to trylogia, która przedstawia nam to, jak historia FNAF-a mogła się potoczyć, ale jak dobrze wiemy, wygląda to trochę inaczej. Myślę, że to właśnie Scott ma na myśli, gdy wspomina o innych zakątkach kanonu. Scott również wspomniał, że niektóre z opowiadań z Fazbear Fries są bezpośrednio połączone z grami, ale nie jesteśmy pewni, co to oznacza. To może oznaczać, że niektóre z opowiadań dzieją się w timeline'ie gier, jednak ja uważam, że to jest sposób, w jaki Scott mówi o postaciach z książek, tak jakbyśmy wiedzieli o nich w grach, coś jak mężczyzna z pokoju 1280. W opowiadaniu bowiem jest mężczyzna, który powinien być martwy, ale nie jest. Później okazuje się, że ten mężczyzna to William Afton. Krócej mówiąc, nadal nie wiadomo, w jakim kierunku poszła seria Fazbear Fries. Mogły to być po prostu historie, których Scott nie mógł nam przedstawić w grach lub chciał, ale nie miałoby to sensu w głównej fabule. Opowiadania takie jak Hide and Seek są naprawdę fajne, ale jak miałyby je umieścić w timeline'ie gier? I tutaj dochodzimy do najnowszej serii książek Tales from the Pizzaplex. Jest różnica między timeline'em książek i timeline'em gier, więc ta seria również powinna być w innym uniwersum niż gry. Prawda? Cóż, nie bądźcie za bardzo pochopni. Security Breach to gra z wieloma miejscami, które, cóż, istnieją, kiedy w nią grasz. Nie musicie tak naprawdę nigdy zwiedzać całej lokacji, by wygrać grę, ale są tam poukrywane elementy fabularne, które dotyczą tak naprawdę
wszystkiego. Największym takim elementem była tabela highscore'u na arcade'ówkach. Wiele z nich miało to samo imię na samej górze. GGY. Wiele ludzi teoretyzowało w tamtym czasie, że litery GGY oznaczały Gregorego. Jednak nie było na to potwierdzenia. Do czasu, gdy nie zostało wydane opowiadanie poświęcone tej zagadce, zatytułowane właśnie GGY. W tym opowiadaniu dowiedzieliśmy się, że teoria o Gregorym będącym GGY się potwierdziła. Było tam zawartych wiele powiązań, takich jak generatory w Dakerze, Daker Theater obok. Było tam również wyjaśnione to, dlaczego wiele z atrakcji nie jest dostępne w Security Bridge. Przechodzą obecnie renowacje. Praktycznie każdy detal z tych krótkich opowiadań łączył się bezpośrednio z tym, co widzimy w grach, lub prowadził do czegoś z Security Bridge. Tak jak inne książki stawiały nam pytania, czy jesteśmy kanoniczne, tak Tales from the Pizzaplex krzyczało: jesteśmy kanoniczne do historii gier! I jako iż są kanoniczne, to dały nam odpowiedzi na wiele wcześniejszych niewyjaśnionych segmentów Security Breach'a. Dowiedzieliśmy się, jak Pizzaplex został przyjęty przez wirusa. Wiemy, kto za tym wszystkim stoi. Mamy nawet odpowiedzi na to, czym jest kod na ścianie w pokoju Michaela. Tylko jedno słowo rzuciło wszystko pod znak zapytania. Odwołanie. I zostało to moim najmniej lubianym słowem jako teoretyk FNAF-a. Nie jest to pierwszy raz, kiedy Scott zrobił coś takiego. Jedno z opowiadań Fazbear Frights, What We Found, jest często postrzegane jako opowiedzenie FNAF-a 3 i niektóre wydarzenia z trylogii Srebrnych Oczu również mogą być po prostu przedstawieniem tych samych wydarzeń co w grach, z lekkimi zmianami. Ale wydaje mi się, że żadna z tych spraw nie jest tak popaprana jak to. Tak jak wspomniałem w jednej ze swoich poprzednich teorii, jeden z przykładów odniesienia jest postać z książek, Edwin, która ma nawiązywać do Henry'ego, czyli również postaci z książek. Przypomnijcie sobie, że Henry jednak nie istniał w świecie gier do czasu FFPS-a. Przed tym Henry był tylko postacią z książek, ale jako iż teraz został w pełni skanonizowany, ludzie zdają się zapominać o tym, że Henry jest postacią z książek. Cóż, nawet jeśli Edwin jest odwołaniem do Henry'ego, to widać w nich wiele podobnych rzeczy. Podobny development postaci z podobnymi wydarzeniami, takimi jak śmierć dziecka w wypadku związanym z samochodem, co powoduje, że obaj mężczyźni budują robotyczne kopie ich dzieci, które następnie stają się złe. Jedno się nie zgadza. To budowanie robota, który zdaje się być zły, nie wydaje się być kanoniczne do gier. Nigdzie nie jest wspomniane to, że Henry z gier zbudował takiego robota. Cóż, może Erwin nie jest odwołaniem do Henry'ego z gier, tylko Henry'ego z książek. Tylko tu pojawia się problem. Córka Henry'ego z książek nie jest zabita w wypadku powiązanym z samochodem. Jest zabita w pizzerii przez Williama Aftona. Ogólnie to jest jeszcze jedna rzecz, jeśli czepiamy się szczegółów. Otóż robot Edwina został zbudowany przed śmiercią jego syna i stał się zły wtedy, gdy Edwin przeniósł swój ból i agonię na Mimika. Natomiast robot Henry'ego stał się zły wtedy, gdy William go ukradł i zmodyfikował. Można się kłócić, że Afton również zrobił Mimika złym i to jest powód, dla którego Mimik go kopiuje. Ale tak jak widzimy w książkach, Mimik zabijał ludzi na długo przed tym, jak miał nogi. No i śmierć ich dzieci. Jedyne powiązanie, jakie w tym widzę, to śmierć z udziałem samochodu. Córka Henry'ego zginęła, gdy została zamknięta na zewnątrz pizzerii i zabita przez Williama Aftona. Natomiast syn Edwina zginął goniąc piłkę aż do drogi, gdzie został potrącony. Ich śmierci są powiązane z samochodem przypadkowo, bo w śmierci Charlotte samochód nie odgrywa aż takiej roli jak w przypadku Davida. Największą różnicą jest to, że jedno to był wypadek, a drugie to było morderstwo. Tworzy to zupełnie inne motywacje dla tej dwójki. Erwin zostaje wypełniony poczuciem winy i złością, a Henry czuje się zdradzony przez najlepszego przyjaciela. Również czuje winę, ale szuka odkupienia oraz zemsty na Aftonie za to, czego dokonał. Skoro Erwin miałby być odwołaniem do Henry'ego, to dlaczego po śmierci dzieci przestają być bezpośrednim odwołaniem? Po opowiadaniu The Storyteller, Edwin jest martwy i nie ma nic, co mógłby zrobić, więc obecnie myślę, że nie są odwołaniami. Myślę na obecną chwilę, że jest między nimi za dużo różnic, by mogli być tą samą postacią w innych światach. Chwila! Ta sama postać w innych światach? Kiedy Scott używa tej samej postaci w innych światach, zawsze ma to samo imię. Weźmy na przykład Williama Aftona. Wiedzieliśmy, że imieniem mordercy jest William Afton przed Sister Location, przez książki, a gry następnie to potwierdziły. Więc skoro Erwin miałby być tą samą postacią w innym świecie, jego imieniem powinno być również Henry. Jest jedna rzecz, którą Scott powiedział o książkach i to w roku, w którym zostało wydane Help Wanted oraz pierwsza książka z serii Tales from the Pizzaplex była pisana. Przyszłe gry będą spoglądać naprzód, ale będą spoglądać na opowieści, by wypełnić dziury z przeszłości. Wypełnić dziury z przeszłości.
Scott mówi nam, że książki są nam potrzebne, by wypełnić dziury i braki z przeszłości. To jedno zdanie mówi nam o wszystkim, o czym powinniśmy wiedzieć. Potwierdza nam to, że to, co widzimy tutaj, jest ważne. Ale czym są te dziury? No na przykład pochodzenie Berntrapa. Co spowodowało, że Help Wanted powstało? Albo chociażby to, kim jest Pacjent 46? To są pytania, na które odpowiedzi dostaliśmy. Myślę, że będzie wiele ludzi, którym się nie podoba ten pomysł. W końcu każdy napisze coś w stylu: jeśli widzieliśmy to w książkach, ale nie w grach, jest to niekanoniczne. Ale nagle teraz widzimy GGY w grach. Widzimy również takie pomieszczenia jak Daycare, które są 1:1 w książkach. Książki te perfekcyjnie układają nam się z grami. Czy podoba mi się, że w taki sposób dostajemy lore? Odpowiemy szczerze. Nie. Wolałbym to wszystko zobaczyć w grach, niż widzieć to wszystko za paywallem w postaci książek. Chyba, że ktoś czyta książki w necie nielegalnie. Chyba. Nie wiem, czy to nielegalne. Nie odpowiada mi to też, szczególnie ze względu na to, że większość fanów FNAF-a nie wie o istnieniu takich powiązań i stąd właśnie takie sprzeczki typu Afton to Berntrap, bo ma fioletowe oczy. Jednak jestem w stanie zaakceptować, że to, co jest nam przedstawione w Tales from the Pizzaplex, jest prawdą. Nie jest to w innym świecie, nie jest to żadne odwołanie. Te książki opowiadają nam historię ze świata gier, nie wspominając o tym, że samo Scholastic, czyli firma wydająca książki z FNAF-a, potwierdziła, że ta konkretna seria jest umieszczona w świecie gier. Jeśli się ze mną nie zgadzasz, trudno, to twoja decyzja. Jednak ja tylko mówię, jak moim zdaniem powinniśmy postrzegać te książki. Według mnie jest na pewno więcej dowodów na to, że Glitch Trap to mimik niż Afton. Cóż... Bardzo możliwe, że przekonamy się jutro, kiedy wyjdzie DLC Ruin. Pamiętajcie, że DLC wyjdzie o 9 rano czasu polskiego. Nie oczekujcie ode mnie żadnego gameplayu z Ruin, bo nie jestem na to przygotowany, ale mam zamiar zrobić jakieś omówienie tydzień po wyjściu. To na tyle w tym filmie. Dzięki za obejrzenie i widzimy się w następnych materiałach. Cześć!